Bardzo mi miło. Tak, jestem fanem tej konferencji i, i tak zdecydowałem się zaryzykować w tym roku, przedstawić Państwu pewien zbiór myśli. Być może uda mi się w jakiś szybki sposób to przekazać, żeby może trochę nakreślić tło dla tego, co mogłoby być w przyszłości pewnie debatą na temat przestrzeni, która nas otacza, architektury, projektowania w przestrzeni publicznej w ogóle, co jest pewnie w dużej mierze związane z prawami autorskimi i jakieś odniesienia do tego na pewno można będzie znaleźć. Tutaj na zdjęciu widzimy Pewną ingerencję natury w to, co zostało tu stworzone przez człowieka. Parę lat temu była ta Wysoka Woda i tu, gdzie Syrena Warszawska, dużo ludzi przychodzi, ogląda, robi zdjęcia. Jest to dzieło no, szanowane od wielu lat, i, i dzieło, które które pewnie znamy. Teraz jest pytanie, jakie są różnice pomiędzy tym obrazkiem poprzednim a tym. No tutaj nie ma tej wody, natomiast coś się zdarzyło w przestrzeni, co, co wynika z, no, z dalszego ciągu rozwoju tego, co się dzieje w naszym kraju, co jest w pewnym sensie efektem prac nad tym, co nam jest bardzo potrzebne, drugą linią metra. Ja y, pokazuję te, y, te dwa zdjęcia po to, żeby w jakiś sposób je porównać. Nie wiem, na no, Państwo pewnie może, może macie jakieś y, odczucia w związku z tym. Widać, co się zdarzyło w tej przestrzeni. Pewnie z jednej strony dobrze, że można tam dojechać, z drugiej strony nagle stała się rzecz, która jest bardzo krytykowana w środowisku architektów, urbanistów. O tym zresztą to było też powodem listu otwartego do pani prezydent, było dyskutowane i, i właściwie cała, cała, cały sposób projektowania w przestrzeni publicznej. Jest bardzo, no, zaczął być bardziej może dyskutowany. Ta krytyka, dyskusja jest niezwykle potrzebna. Teraz ja może po, m, chciałbym tutaj opowiedzieć bardziej o tym, kto jest tym autorem w przestrzeni. Kto projektuje, kto, kto decyduje o tym, co mamy wokół siebie. No, profesjonaliści to pewnie, za, jeśli zobaczyć na statystyki czy na, opinii, na raporty z opinii, opinii publicznej to, to jest zaledwie jakiś procent. W tym procencie pewnie jakiś procent jest znowu osób takich, utalentowanych, tak utalentowanych, że że można te dzieła cenić. Tu nawiązuję może do poprzedniego, że jednak to też, to też ważne, żeby to były dzieła, dzieła znaczące pewnie w jakiś sposób. No i inni. Inni to jest duża grupa. Między tymi innymi to my mamy polityków, urzędników, właścicieli nieruchomości, ale my mamy też tak zwaną niewidzialną rękę. Ktokolwiek by to był, to ma, możemy się domyślać. jest efekt w przestrzeni, który widzimy wokół siebie. Ja, ja odchodzę dość krytycznie do bardzo wielu przykładów takich przestrzeni tworzonych wokół, wokół nas. No to co, to, co działo się kiedyś, no to, to jest efekt pracy budowniczych, architektów, Którzy potrafili w jakiś sposób narastający w przestrzeni tworzyć to, co my w tej chwili cenimy i określamy jako zabytki. No ale w architekturze współczesnej mamy też bardzo wiele przykładów. Ja nie chcę tu pokazywać może zbyt wielu przykładów architektury, ale może zadać pewne kilka pytań, przynajmniej początek tego zrobić. Czy możemy, co możemy robić jako autorzy przestrzeni wszyscy, tak jak tu jesteśmy, no bo. Ja jestem, ja, ja się zajmuję tym może bardziej profesjonalnie, czy są osoby, które się tym zajmują profesjonalnie na tej sali, ale wszyscy my podejmujemy decyzje dotyczące przestrzeni. To jest to, co, do czego chcielibyśmy dążyć, projektując czy planując to, co jest wokół nas, czy to nasze mieszkanie, czy nasze bezpośrednie otoczenie. Pytanie, czy w jakiś sposób można środowiska profesjonalne łączyć z, ze, 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 z innymi środowiskami i dzielić się w jakiś sposób, czy, czy y, y, prze, przekazywać informacje, wymieniać poglądy, czy y, y, sprawiać, że przestrzeń będziemy czuli coraz bardziej jako własną. No, mamy takie zjawiska w tej chwili w planowaniu przestrzennym, architekturze, ale też edukacji, gdzie. Są, są takie eksperymentalne projekty, na przykład dzieci i młodzież zaczynają się brać z, oczywiście oby pod opieką projektantów za działania w przestrzeni, bo wiele jest takich projektów, które, w których partycypacja czy udział dzieci i młodzieży nawet, bo one są najbardziej może zainteresowane tym może najłatwiej do nich dotrzeć, a może też najbardziej są jeszcze utalentowane, bo mają takie świeże spojrzenie, no są wykorzystywane ich zdolności. Tu pokazuję przyk kilka przykładów, tutaj nie będę robił na ten temat żadnego wykładu, tylko no, jest przykład taki aktualny, gdzie projekt partycypacyjny, w którym mamy bardzo wielu autorów w gruncie rzeczy, bo mamy całą grupę 30 no, młodych ludzi, Mamy tych, te osoby, które z nimi pracowały. Raz, razem udało się przygotować projekt koncepcyjny, na który dostał najwięcej głosów w budżecie partycypacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim będzie realizowany. To jest też ciekawe, że autorami koncepcji mogą być młodzi ludzie właśnie. I teraz mamy. Tak, no tak jak mówiłem, bardzo mały procent w gruncie rzeczy autorów przestrzeni to są projektanci, a z drugiej strony ci projektanci w dużej mierze są zatrudnieni do tego, co tę przestrzeń często w jakiś sposób narusza w sposób negatywny, czy, czy, czy zmienia w sposób negatywny. Tutaj mamy Osoby, które zajmują się usługami reklamowymi tam, tam gdzie ten krajobraz jest zaśmiecany, widzimy, no są to, jest to wszystko robione przez profesjonalistów też, którzy wykonują projekty wyłącznie pod dyktando inwestora, czy biorą udział w przetargach na niższą cenę, czy handlują gotowymi produktami. Tutaj nie będę opowiadał o tych triadach, tutaj mamy te triady, to myślę, że państwo sobie to zobaczycie może w, już później w internecie, spokojnie. I teraz no, to mamy te jasne zależności, że no, w projektowaniu budowli łatwiej, łatwiej definiować odpowiedzialność, autorstwo szybko. Natomiast planowaniu w planowaniu przestrzennym, właśnie planowaniu miasta, dzieje się to bardzo wolno, w czasie rozciągnięta, jest to jako proces rozciągnięty w czasie. i bardzo trudno często przypisywać autorstwo. No, ktoś jest autorem być może planu, ale później to jest rozwijane już w ciągu lat i nikt właściwie nie, nie kojarzy żadnego konkretnego autora. Tutaj mamy z, z komunikatu, z badań CEBOS-u. Warto się przyjrzeć takim komunikatom. Polacy o architektach, Polacy o architekturze. To polecam to nawiasem zupełnie mówiąc. Tutaj widzimy, jak, jak um, architekci są tutaj lokowani wśród tych, którzy cieszą się szacunkiem użytkowników. Mamy sytuację taką, że poważaniem jakaś część y, 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 architekci cieszą się poważaniem wśród jakiejś części y, użytkowników rzeczywiście. Y, no, często y, użytkownicy są y, to, na środowisko uważają, że architekci dbają głównie o to, żeby dużo zarobić, ale te zarobki wcale nie są takie wysokie, bo, bo obraz kreowany architekta jest inny niż obraz, który, który wynika z analiz już zarobków. Aczkolwiek architekci nadal wśród takich profesji starych, tak zwanych, cieszą się jakimś jednak społecznym szacunkiem. No, nawiasem mówiąc, politycy cieszą się najmniejszym szacunkiem, a najwięcej zarabiają według tych, tych komunikatów z badań opinii społecznej. No, Żeby zakończyć, to takie do nas wszystkich pewnie trochę ma to jednak zawsze wspólnego z tą dyskusją na temat praw autorskich. Postulaty, które idą w, też w jakiś sposób w przestrzeń, no, by one trafiały coraz bardziej do nas wszystkich i do polityków również, czy do, do wszystkich światłych głów przede wszystkim, które miały cokolwiek lepszego no, zmieniać ku lepszemu w naszej przestrzeni. Bo jak wracam na chwilę do wspomnieniem do tego pierwszego zdjęcia, niezbyt dobrze się dzieje, gdy gdy ta tak zwana niewidzialna ręka nam coraz więcej projektuje. Ja, jest, ja, ja postuluję zawsze to, że mi partycypacja rosnąca, udział użytkowników w projektowaniu, w kształtowaniu przestrzeni, jak najwięcej edukacji, ale naprawdę to, co jest istotne, to pewien szacunek dla... Tych profesji, które, się, które no, się tym zajmują. Czyli chociażby skupiłem się na chwilkę na, na architektach, czyli postuluję, by szanować rolę autora, przyzwyczaić się też do dzielenia się autorstwem i autorzy też powinni się przyzwyczaić do dzielenia się autorstwem coraz bardziej, wykorzystywać dzieła autorskie jako przykłady. I tu jak najwięcej takich przykładów powinno być przenoszonych do domeny publicznej. Tu mogliśmy śledzić taką dyskusję na temat legislacji dotyczącej ograniczenia wolności panoramy, czyli to Freedom of Panorama. Na szczęście nie udało się, nie udało się z tą legislacją. I Tutaj kilka postulatów na temat roli architekta, czyli to troszkę takie auto, auto uwagi do, dla środowiska architektów. Pewnie architektów wielu tu nie ma, ale tak jak wszyscy korzystamy z przestrzeni, która nas otacza. Tak być może niektórzy korzystają z usług architektów i trzeba być może tych architektów czy projektantów w ogóle, bo nie mówię, mówię akurat na przykładzie architektów, ale to są te zawody projektowe czy, czy kreatywne widzieć często w szerszy sposób i widzieć też ich w jakiś sposób ich misję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie.